Witamy w ostatniej części naszych wirtualnych warsztatów tkackich z mistrzynią tkacką, panią Sabiną Knoch. Dzisiaj przejdziemy wreszcie do tej części już praktycznej, czy do wstępu do części praktycznej, to znaczy przygotujemy osnowę i osnujemy krosno. Tak. Zaczynamy snować. Bierzemy dwie nitki i związujemy to supą przez palec, taki może być nawet. O. I zaczynamy na takiej snowalnicy. Zakładamy te dwie nitki, tak? Na palec i później jedziemy już dwoma nitkami. Tu składamy najmniejszy palec między, żeby nam się to mieszało. I tu od dołu i w ósemkę. Po dwie nitki snujemy. Tu z góry i tak. No właśnie, to wokół czego pani snuwa to są? Palce. Palce. To się nazywają palce. A to snowalnica. Prawidłowo to snowadło, ale snowadło to jest takie obrotowe, już takie prawdziwe, to takie, żeby osnuć. Tutaj i na jednym końcu, i na drugim końcu, na tych palcach, cały czas tworzymy kształt ósemki w ten sam sposób, prawda? To jest ważne, żeby w każdym... przy każdym namięciu tutaj zakładamy z góry i ósemka, a tu zakładamy z dołu. O, i ósemka, i to jest to samo. Niezależnie jaka płocha i jaka gęstość płochy, jakie chcemy i i jaką chcemy szerokość, to musimy patrzeć na płochę, ile tam jest treści, jaka szerokość nam potrzebna. A do takich jeżeli dzielnicowych, to w ogóle do wszystkich na bawełnie to używamy 80 płochy. To znaczy 80 nici na 10 nici. I to nam określa gęstość tkaniny, prawda? Tak. To jest gęsta. Kiedyś to była płocha do sukna i płocha do bawełny. To było wiadomo, że do sukna rzadka płocha, do bawełny gęsta. I długość snowalnicy określa nam długość osnowy, tak? Tak. A jak snowadło jest obrotowe, to wtedy mierzymy centymetrem, ile nam potrzeba. Tam zakładamy palce, dokąd nam potrzeba. A to jest szerokość, tu ile będzie. No właśnie, a jak policzyć, ile przędzy potrzebujemy na nasz projekt? No to zależy, jakie szerokości będą i jakie długości. Jaka długość, jaka szerokość, wtedy będzie wiadomo. I zależy, no jaka nitka, jaka długa. No, na metrze, na kilogram. Czyli drobniejsza płocha, im większa gęstość tkaniny, tym więcej nici na osnowę. Na przykład na dwu osnowowy jest płocha, ja mam tak, 24 pasma. Pasmo to jest 30 nici z jednej strony. Już teraz nie wiedzę, co to pasma. Teraz na centymetry wszystko. Kiedyś nie miałem już więcej tym będzie miał, może też nie mieli takich. I wszystko było pasmami. Liczone. Tak jest to obrotowe, to są bardzo.
tylko popycha się je na rękę i da się kręcić. Trzeba tam się wychodzić. I musi być taka zawalnica, można na bramie wsunąć na sztachetach. Aby tylko nie były ruchome, żeby... No tak, to ważne jest zachowanie tej samej odległości cały czas, tak. Prawda? Właściwie. To jest najważniejsze, to jest porządek. Porządek, czyli sposób tak naprawdę ułożenia. Tak. Tutaj kolejność, prawda? To teraz może policzymy, zobaczymy, ile tu jest. Trzeba 40 taki pas, jak było, jest 80. Dziesięć razy 30 to 1200 z jednej strony. Razem 2400 i te 2400 nitek trzeba było nabierać. Najpierw mięsiennicę, potem włochy. A co to są cyny? A cyny to są te skrzyżowania. Czyny prawidłowo chyba. Podnoszemy cyny. O, i przewiązujemy. Tam, gdzie mamy skrzyżowanie ósemki. Tak. To jest najważniejsze, bo byśmy tego nie zrobili, to byłoby kaplica. Cyny przewiązane, teraz zdejmujemy z palców i zwijamy w warkocz. O tak. Przeplatamy, żeby było łatwo później rozpuścić ten warkocz. I będziemy nakładali na kijek, który siedzi w nawoju. Przywiązujemy kijek i teraz potrzebna będzie rajtka. Rozwiązujemy pasma, co liczyliśmy nitki, bo już ta nitka niepotrzebna. Zakładamy rajtkę. Rajtkę już uwiązujemy do staciwy z jednej strony, z drugiej strony. Rajtkę. Rozwiązujemy czyny ostrożnie, trzymając palcem, żeby nie rozpuścić. Zdejmujemy sznurek. I będziemy nakładać na do rajtki wkładać. Wyjmujemy sznurek, który był przewiązany czyny. Porządek tak zwany. Dla bezpieczeństwa tam jeszcze wkładamy, żeby nam nie uciekło. No i teraz po kilka nitek
wkładamy w rejtkę. W zależności jaka szerokość ma być tkaniny, tak i na wałku rozkładamy taką szerokość na nawoju. Zamykamy rejtkę, już nałożyliśmy, zamykamy rejtkę, związujemy, żeby nie puściło nam. A jest związano. Teraz możemy nawijać przez rajtkę. Jeden kręci wałek i drugi trzyma, żeby równo szło. Powoli, powoli. Jak mamy więcej do osnucia, wtedy wkładamy papier, czy jakieś tekturki, czy listewki. Bo jak więcej nici, to wcinają się jedne w drugie i później luźno jedne i do drugiej. Na wałku podkładamy pod nicie, by dobrze szło. I snujemy dalej. Zakładamy blokadę, żeby wałek się nie ruszał. O. Teraz wkładamy kijki w tamten porządek. Rajtkę zdejmujemy, składamy kijki tam, gdzie były cyny. O, i odsuwamy, związujemy. I teraz możemy powoli szykować do nabierania w niedzielnicy. Związujemy prądki, patyki. I obciążnik przywiązujemy, żeby nam nie szło w tamtą stronę. Mamy obciążniki, możemy teraz wstawiać krzesło, a niedzielnicę najpierw. Kładziemy kijki. Kije, żeby niedzielnice były, w razie spadnie, to się oprze o kije. I nabieramy. W zależności jaki wzór wybraliśmy do tkania, tak nabieramy. Tutaj nabieramy rządkowy wzór po jednej niedzielnicy, po jednej nitce w każdą niedzielnicę, na brzegu po dwie w każdą dziurkę w niedzielnicy dla wzmocnienia brzegu.
Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Pierwsza to jest ta od nawoja, druga, trzecia, czwarta ta od siebie. O, i związujemy, żeby już trzymało i nie uciekło. Następne nabieramy. Znów od początku. Pierwsza. Bierzemy z kijka, tam to jest czyny. Dwie nitki idą z góry, dwie nitki od dołu na kijku. I tak po kolei, żeby ich nie pokrzyżować, żeby niczym nic nie pomieszać, odsuwamy. O, nabierzemy i odsuwamy. To niedzielnica. Trzecia. I czwarta. Palcem od dołu niedzielnicę, żeby był wiadomo, żeby nie zakręcić jedna za drugą. Żeby po kolei szły niedzielnice.